Cześć, witam Cię na kanale Excel Nauka. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak wstawić nowe wiersze pomiędzy już istniejące wiersze, które są wypełnione danymi. Zrobimy to sobie na przykładzie takich danych, które dotyczą odczytów jakości powietrza z jakichś tam dat oraz pełnych godzin. Jak widzisz, mamy tutaj odczyty z godziny pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej i tak dalej. A my w tym ćwiczeniu będziemy chcieli wstawić sobie nowe wiersze właśnie pomiędzy te pełne godziny, aby wstawić później dane z godziny 1:30, 2:30 i tak dalej. Możemy to ćwiczenie zrobić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest sposób bardzo czaso- i pracochłonny, ponieważ aby wstawić nowy wiersz pomiędzy już istniejące wiersze, wystarczy zaznaczyć każdy wiersz z osobna z wciśniętym klawiszem Ctrl, a więc zaznaczamy wiersz 5, wiersz 6, 7, 8, 9. I jeśli klikniemy sobie gdzieś tutaj prawym przyciskiem myszy, klikniemy opcję Wstaw, otrzymamy nasz efekt. Dokładnie, mamy nowe wiersze wstawione w pomiędzy już istniejące wiersze, które były wypełnione danymi. Ale nam nie o to chodzi, ponieważ jeśli tych wierszy mielibyśmy tutaj 5000 lub jakąkolwiek inną dużą wartość, no to mielibyśmy przed sobą bardzo dużo klikania, zaznaczając każdy kolejny wiersz. Pokażę drugi sposób, który zdecydowanie ułatwi i przyspieszy całą operację. A więc wciśnijmy sobie Ctrl-Z, aby cofnąć operację, którą przed chwilą zrobiłem. I zaczynamy. Od tego, aby zaznaczyć kolumnę A, zaznaczamy całą kolumnę A, klikamy prawym przyciskiem myszy i klikamy opcję Wstaw. Więc wstawiamy sobie nową kolumnę przed kolumną A, a następnie w polu A3 wpisujemy 1, w polu A4 nic nie wpisujemy, przechodzimy Enterem dalej do pola A5, tutaj wpisujemy 2, zaznaczamy komórki od A3 do A6 i z tak zaznaczonego zakresu przeciągamy wszystko na dół. Lub też zamiast przeciągania możemy kliknąć prawy kwadracik tutaj w polu zaznaczenia dwukrotnie lewym przyciskiem myszy i Excel wypełni nam naszym zbiorem liczb dane do samego końca naszego zbioru. Następnie zaznaczamy całą kolumnę A i klikamy na klawiaturze kombinację klawiszy Ctrl-G. Otwiera nam się takie okienko przechodzenie do i tutaj wybieramy specjalne. Prawdopodobnie, jeśli korzystasz z systemu Windows, u Ciebie będzie to wyglądać trochę inaczej, ale tym się nie przejmuj. Wszystkie opcje powinny być te same. A więc przechodzenie do specjalne. Tutaj zaznaczamy takie opcje jak stałe. Tu mamy domyślnie wybrane wszystkie możliwości w ramach tego zaznaczenia. My akurat wpisaliśmy tylko liczby, więc moglibyśmy zrobić coś takiego. Jednak na potrzeby tego ćwiczenia nie musimy tutaj niczego odznaczać. Excel zaznaczy nam w ramach właśnie tych wybranych opcji wszystkie nasze liczby. A więc klikamy OK. Jak widzisz, Excel podświetlił nam wszystkie wartości z liczbami. Świetnie. Teraz klikamy na liczbę pierwszą prawym przyciskiem myszy i klikamy opcję Wstaw. Tutaj wybieramy cały wiersz, a następnie klikamy OK. Zobaczmy, co się stało. Pomiędzy nasze wartości liczbowe, czy tam nad naszymi wartościami liczbowymi, Excel wstawił nowe wiersze. Świetnie, połowa ćwiczenia za nami. Jednak jak widzisz, niektóre wiersze jeszcze nie mają wstawionych nowych wierszy pomiędzy swoje dane. Co teraz zrobimy? Teraz wypadałoby te wartości liczbowe, które tutaj wpisaliśmy, przesunąć o jeden wiersz poniżej, aby ponownie nad tymi wartościami liczbowymi Excel mógł wstawić nowe wiersze. Jak to zrobić? Kliknijmy sobie na przykład w komórkę A2 prawym przyciskiem myszy Wstaw. Następnie wybieramy opcję Przesuń komórki w dół. Zobaczmy wtedy, co się stanie. O, dokładnie o ten efekt nam chodziło. Jedynka znajdowała się tutaj, Excel nam przesunął ją tutaj. Tak samo z każdą kolejną liczbą. I następnie robimy ponownie zaznaczenie całej kolumny A, klikamy Ctrl-G oraz wybieramy opcje specjalne. W tym momencie już byliśmy, więc wiemy, co mamy zrobić. Wybieramy opcje stałe, a następnie
Klikamy. OK. Excel ponownie zaznaczył nam nasze wartości liczbowe, a więc klikamy na jedynkę prawym przyciskiem myszy, wybieramy opcję wstaw, a następnie cały wiersz. Zaznaczamy OK. Efekt został prawie w 100% osiągnięty. Tutaj mamy jeszcze jeden pusty wiersz, który wstawił się w ramach tej operacji, jednak jego możemy usunąć, zaznaczając cały wiersz trzeci, klikając prawym przyciskiem myszy usuń. I wstawiliśmy sobie nowe wiersze pomiędzy już istniejące dane. Możemy również usunąć kolumnę A. W tej pierwszej części ćwiczenia na tym byśmy poprzestali. W kolejnym materiale pokażę, jak dosyć łatwą formułą możemy, korzystając z innej zakładki z danymi, o właśnie, tutaj mamy nasze dane, które dotyczą godzin takich tych połówkowych, czyli pierwsza 30, druga 30 i tak dalej. Tak, w kolejnym filmie pokażę, jak przy pomocy prostej dosyć formuły możemy wypełnić te nasze puste przestrzenie danymi, które znajdują się tutaj. Za obejrzenie dzisiejszego materiału bardzo dziękuję. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw komentarz lub wyślij nam wiadomość, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym materiale.